Witam. Cześć Artur. Cześć Maciej. Witamy na targach. Solar Energy Expo. I gdzie te targi? Na Darzynie. Na Darzynie. Czyli pod Warszawą. Pod Warszawą. Tak, Warszawa Expo. Duże hale. Ja jestem dzisiaj pierwszy dzień. Ty już masz dwa dni za sobą na tych targach. Jakie wrażenia? No wrażenie bardzo pozytywne. Branża energii odnawialnej, no widać, że się mocno rozwija. Mamy tutaj firmy, które generalnie prezentują panele fotowoltaiczne. No, też mają taką usługę kompleksową od rozpoznania gruntu, poprzez przygotowanie projektu, czy też nawet już wybudowanie takich ferm fotowoltaicznych. No i w gruncie rzeczy tego te targi najbardziej dotyczą. Natomiast my jesteśmy tutaj... No właśnie chciałem pytać, co firmę Kolbanych sprowadza na takie targi? Zostaliśmy częściowo zaproszeni przez jedną z takich firm, do której sprzedaliśmy dwa multiwany z taką dosyć dużą gamą sprzętu. Między innymi z trencherami, czyli z takimi łańcuchowymi koparkami do kopania rowów, na przykład pod bednarkę czy pod kable. Aha, czyli krótko mówiąc, przy już budowie ściśle takiej farmy nasze maszyny, nawet się okazuje, z oferty Kolbanek mają zastosowanie tam, mają tak? Zastosowanie jak najbardziej. Można by rzec, że jesteśmy tutaj jedyną firmą, która prezentuje takie maszyny. Aha. Zbudziliśmy, myślę, że dosyć spore zainteresowanie wśród wykonawców, wśród tych firm właśnie, które budują takie fermy. Ludzie przychodzą, pytają o nasze maszyny. Jak widać, jest jakieś zapotrzebowanie na tego typu sprzęt w tej branży akurat. No, akurat jeżeli chodzi o farmy fotowoltaiczne, coraz powszechniej, coraz częściej albo w budowie, albo już gotowe spotykamy. Dokładnie tak. I myślę, że budowa to jest jeden etap, ale potem jeszcze też z tego co pamiętam w ofercie MultiOne miał dosyć szeroką gamę możliwości do konserwacji takich farm. MultiOne na tyle maszyna multifunkcyjna, można by powiedzieć, i bardzo taka no, z szeroką gamą sprzętów. No można wszystko tutaj przystosować pod takie fermy, czy właśnie jakieś kosiarki na ramieniu, które wykoszą pod panelami. No bo tu słyszałem, że bardzo duży problem jest właśnie, że jest trudno dostępne są miejsca, a trzeba jednak wykosić, tak. Bo ten najniższy rząd paneli jest bardzo nisko usytuowany, tam trzeba się dostać, wykosić i tutaj MultiOne zdaje się coś tam na to... Ma jakieś tam rozwiązania. Możliwości. Okay. Co mamy jeszcze oprócz MultiOne'a? Możemy przejść tutaj. Jakby ktoś chciał kopać szerszy rowek do tej bednarki lub do tego okablowania. To tak? Ma też taką możliwość, tak? Ma taką możliwość. Mamy tu koparkę chińskiego producenta Lowol, to już nieraz pewnie Państwo widzieli. To jest jedna z naszych nowości na 2023 tak naprawdę. Tak? To jest akurat koparka w wersji kabinowej, dwutonowa koparka z silnikiem Yanmara, z osprzętem takim można by powiedzieć znanym w rynku europejskim. Mamy tu pompę Nachi, mamy tutaj silnik obrotu Danfossa. Także te komponenty są jak najbardziej znane na naszym rynku. Jak się zdążyłem dowiedzieć tutaj przed chwilką, to ta maszyna na tych targach największe wrażenie tak robi. Od rolnictwa do przemysłu ciężkiego. Ładowarka teleskopowa Farezin to synonim wszechstronnej siły i niezawodności. No bo najwięcej zapytań jest, tak? Myślę, że 80% zapytań z tych targów to właśnie dotyczyło tej tutaj kopareczki. Bardzo zgrabna maszyna, można kopać tutaj różnego rodzaju rowy, czy też nawet pod nawodnienia jakieś tutaj, mowa też o jakichś innych branżach. Krótko mówiąc, farmy to też jest odwodnienie, gdzieś trzeba usytuować rowy, kształtować teren w pewien sposób, żeby to wszystko funkcjonowało potem przez długie 20 kilka lat, bo zdaje się, że tam są potem używalność tych paneli fotowoltaicznych i tych farm to jest nawet blisko 30 lat. Tak, gwarancja chyba na panele fotowoltaiczne to jest właśnie 30 lat, także trzeba później to wszystko obsługiwać, trzeba mieć sprzęt do tego, żeby spokojnie można było czerpać korzyści z takiej farmy. Ta akurat kopareczka jest o tyle zgrabną maszyną, że przy tym maksymalnym rozstawie gąsienic ona też zawraca bezkolizyjnie dookoła siebie. Czyli niewiele trzeba miejsca, żeby zmienić kierunek. Trzeba się też bać tutaj, że się tam gdzieś uderzy o jakąś przeszkodę pracując chociażby przy jakimś płocie czy no i tutaj mamy wersję kabinową, również są wersje bez kabiny. Bez kabiny, trochę lżejsza wersja. Jak to woli, tak? Jasne. Tu akurat prezentujemy łyżkę 30-centymetrową, jeżeli chodzi o szerokość. Oczywiście wszelkiego rodzaju skarpówki hydraulicznie uchylane, 50-tki metrowe tak, skarpówki, czy nawet taka kablówka 15-centymetrowa też jest tutaj dostępna. Czyli też takie multifunkcyjne urządzenie. Jak najbardziej. Można adoptować do szeregu prac, tak?
wcześniej wspominaliśmy. Ale chciałbym pokazać właśnie tego multiwana, chciałbym zobaczyć. O czym my to żeśmy rozmawiali, bo dosyć specyficzne narzędzie, jeżeli chodzi o adapter do tej ładowarki. Żeśmy dobrali właśnie takie urządzenie, które mogłoby spełniać takie wymogi tych wszystkich firm, które tutaj pracują przy budowie takich ferm. I to jest właśnie trencher, czyli koparka łańcuchowa. Tutaj mamy ją w wersji 60-centymetrowej. Oczywiście jest też większa ta kopareczka tutaj, bo na 1,20 m też możemy sobie tutaj dokonać takiego wykopu. To urządzenie jest podłączane i zasilane hydrauliką z maszyny, w tym przypadku jest to MultiOne 11.6. I takie właśnie już gdzieś tam pracuje właśnie na budowie farmy, tak? Tak. Jak coraz, wspominałeś wcześniej. Tak, coraz częściej ludzie próbują szukać takich maszyn, które będą na tyle uniwersalne, że wykonają jeszcze inne jakieś tam działania, jakieś prace, chociażby rozładunek paleciarką zwykłą, czy właśnie wykaszanie gdzieś później tych miejsc, w których taka ferma powstaje. Tutaj mamy możliwość regulacji jeszcze szerokości wykopów między 14 a 20 cm poprzez zastosowanie tych dystansów na tych zębach. Tutaj widać, można sobie to zobaczyć z bliska. Nasi klienci już wykopali, myślę, że ponad 30 km taką koparką łańcuchową, bo to jednak jak jest duża ferma fotowoltaiczna, kopanie naokoło tej fermy, to już jest jakieś tam liczone nawet w kilometrach, także... No i krótko mówiąc, duża eliminacja czynnika ludzkiego, jeżeli chodzi o nakład, bo nie wyobrażam sobie teraz szpadlem 30 km kopaniówka. Nie te czasy. Sama maszyna MultiOne 11.6 to jest największa, jeżeli chodzi o gamę MultiOne'a. Tu już mamy silnik Kohlera, 57 koni mechanicznych. Udźwig użyteczny jakieś 2,5 tony, zasięg ramienia około 3 metry. I zdaje się, że może być również wersja z oszkleniem, tak? Tak. Co ciekawe, to oszklenie możemy zamontować w dowolnej chwili na życzenie klienta. Czyli jeżeli to jest lato, to można przeczekać i na przykład sobie takie oszklenie zamontować dopiero. No ale latem to na pewno byłaby klimatyzacja potrzebna i takowa wersja? Tak. Też ta wersja może mieć klimatyzację, to jest 11.6. Tutaj silnik 57 koni spokojnie gdzieś tam wytrzyma taką możliwość zamontowania tutaj sprężarki klimatyzacji. Co ciekawe, podłączenie tej hydrauliki, tego całego narzędzia też się odbywa w bardzo prosty sposób. To już nieraz pokazywaliśmy, jest multizłącze. Samo podłączenie odbywa się poprzez jakby dociśnięcie tej wajchy i podłączenie końcówki żeńskiej od strony narzędzia. Także bardzo sprytna maszyna, około 150 różnych przystawek, które można zamontować tutaj do tej ładowarki. Arbos. Najlepszy ciągnik w relacji jakość-cena. Do końca roku specjalna 7-letnia gwarancja. Nie czekaj, skorzystaj już dziś. Jedna z większych maszyn Nasza nowość firmy Korbanek w 2023 roku, debiut na placu z maszynami w Tarnowie Podgórnym? Tak. Vejkor. Vejkor, ale tak naprawdę Atlas, bo z tego mogą niektórzy znać tego typu maszynę w takim kolorze. To jest nowe nazewnictwo, natomiast siedziba firmy w Niemczech. Od początku do końca zbudowana w Niemczech ładowarka. Ciekawe też podzespoły, tutaj mamy już silnik Deutza, udźwig około 3,6 tony, mamy teleskop, czyli już mamy tutaj taką dosyć potężną ładowarkę. Spory gabaryt, ale z tego co wiem, to nie jest największy. Nie jest największa, oczywiście. To jest model L480, są też modele serii 500, serii 600. I to już są naprawdę duże ładowarki, takie budowlane. Jeżeli ktoś ma zapotrzebowanie na taką ładowarkę, to też taką w ofercie naszej firmy jest w stanie gdzieś sobie poszukać. Tu prezentujemy akurat na tym teleskopie Pidlaka, czyli takie narzędzie, które jest bardzo uniwersalne. Może służyć przy rozładunku chociażby paneli fotowoltaicznych. I zdecydowanie cięższych ładunków. Tak? Cięższych ładunków, szerszych, które tak naprawdę mogą zaważyć o stabilności tego ładunku na widłach, także tutaj ta maszyna sobie spokojnie z tym poradzi. Przede wszystkim chodzi o to, że te maszyny, z tego co wiemy, pracują na dużych skłonach, bo
panele fotowoltaiczne i farmy są budowane na różnym ukształtowaniu terenu, niekoniecznie płaskim. W zasadzie to chyba nawet nie jest walur płaski teren, tylko te właśnie skłony są wykorzystywane pod kątem lepszego nasłonecznienia i wykorzystania. Najczęściej na zboczach właśnie, nie? Gdzieś tam jak jest jakieś pole, które rolnik chce przeznaczyć na taką fermę. Więc tam musi być dosyć stabilna, ciężka maszyna, żeby sprostała wymaganiom terenowym. Tak? Często jest to właśnie jakaś tam, może i nawet glina, czasami gdzieś tam trudne podłoże, także to jest maszyna, która nie może się zakopać, musi mieć swoją wagę po to, żeby była dociążona i właśnie na takich zboczach gdzieś tam spokojnie się przemieszczała z ładunkiem. W temacie jeszcze targów, jeżeli chodzi o w ogóle klimat tych targów, jestem kilka godzin tutaj na miejscu, ale zupełnie inna formuła, jeżeli chodzi o same targi, jeżeli porównywać targi rolnicze. Widać, że to jest bardzo mocna branża, profesjonalna. Tutaj jest duże zainteresowanie tematyką, każdy gada tylko o jednym. Zupełnie odmienny klimat. Nie to, że w rolnictwie jest gorzej, jeżeli chodzi o targi, to ja się czuję tutaj odmiennie, bo jestem przyzwyczajony do zupełnie innej formuły. Na pewno inne rozmowy, bardziej ukierunkowane poprzez właścicieli jakichś dużych firm, nie takiego ostatecznego gospodarza, z jakim my mieliśmy do czynienia gdzieś tam w branży rolniczej. Także zupełnie inne rozmowy, inny charakter tych rozmów. Z tego, co zauważyłem, to się konkretnie rozmawia o kontraktach, o tym, co się już będzie działo, nie, że kiedyś w jakiejś tam dalszej przyszłości, tu się nie planuje tam dalszej perspektywy, bo już się dużo dzieje na bieżąco. Tak? No, generalnie rzecz biorąc, ta tutaj tematyka tych targów to bardzo rozwojowy proces budowy tych wszystkich ferm fotowoltaicznych. Myślę, że to jeszcze tak naprawdę 15-20 lat to jest takiego dosyć dużego boomu w tym temacie. Stąd pewnie też pomysł na takie targi, bo z tego co wiemy, one się odbywają dopiero drugi raz. Promocja firmy Korbanek. Szukaj linku w opisie i komentarzu pod filmem. Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Także myślę, że to będzie taka tradycja przez najbliższym czasie, która będzie kontynuowana. Co ciekawe, można też śmiało powiedzieć, że jesteśmy tutaj monopolistą. Ponieważ, to mi się podoba. Ponieważ nie spotkaliśmy tutaj żadnej innej firmy, która prezentuje podobne maszyny, które mogą pomóc w budowie czy realizacjach. Liczymy na efekt tych targu, bo dla nas sprzedaż maszyn jest kluczowa i najważniejsza. Zachęcamy na pewno klientów tutaj do przede wszystkim naszych nowości, które prezentowaliśmy w 2023 roku. I one właśnie znalazły tą użyteczność w tego typu pracach tych ziemnych, które są wykonywane na tych placach budowy, gdzie są stawiane panele fotowoltaiczne.